czwartek 11 listopada w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie zostały wręczone Laury Ziemi Cieszyńskiej 2021. To prestiżowe wyróżnienie otrzymują osoby, które zasłużyły się w szczególny sposób dla społeczności, w której działają. W tym roku wręczono 14 srebrnych cieszynianek. Honorową złotą cieszyniankę decyzją organizatora uroczystości Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej otrzymał skoczowianin Antoni Kratki. Jest to dla mnie ważny dzień, jest to dla mnie wyjątkowe wyróżnienie, bo ono jest na mojej ziemi, tam gdzie ja się urodziłem i to sobie bardzo wysoko cenię. Dlaczego ten Skoczów, ta ziemia cieszyńska jest taka wyjątkowa? Kocham tą ziemię. No i wszystko, co się na niej mieści, i ludzie, i współżycie między ludźmi. No cenię sobie to bardzo. Miałem do czynienia z wieloma ludźmi i z tej ziemi i wiele mi pomogli, bo powiedzmy tworząc coś zawsze jest potrzebne jeszcze wsparcie i to wsparcie zawsze otrzymywałem. Cieszynianka będzie na honorowym miejscu w domu. Na honorowym miejscu, powiedzmy, moich wyróżnień bardzo wysoko, na najwyższym. Wyróżnienia wręczali włodarze gmin oraz przedstawiciele rady. Srebrne cieszynianki otrzymali Alojzy Nowak, Brenna, Anna Krzępek, Chybie, Maria Liwczak, Cieszyn, Remigiusz Hanusek, Dębowiec, Albin Klimczak, Goleszów, Józef Stoszek, Haszlach, Paweł Rudzki i Stebna, Janina Czader, Jaworze, Eugeniusz Chyski, Skoczów, Anita Świtała, Strumień, Kazimierz Heczko, Ustroń, Jan Pilch, Wisła, Halina Wielądek, Zebrzydowice oraz Krzysztof Marciniuk, powiat cieszyński. Tradycyjnie na zakończenie uroczystości odśpiewano ojcowski dom, nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć i gratulacji. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.